Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty. I słuchajcie, zanim dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach, bo już mamy dwie części przygód tu. Zanim Wam o nich opowiem, są cudowne. Subskrybujcie. To są książki autorstwa Anny Świątek, wydawnictwo Pactwa. Ta była pierwsza, czyli tu odkrywa niezwyczajność. Specjalnie tak blisko Wam pokazuję do kamery, dlatego że to nie jest w nawiasie i nie bez powodu jest w nawiasie. Jest też drugi tytuł, tu doświadcza nieznanego i to jest książka pod patronatem aktywnego czytania. Ja pierwszą część już recenzowałam dawno temu, dlatego jak dostałam od Anny Świątek propozycję objęcia patronatem tej drugiej części. Długo się nie zastanawiałam, bo wiedziałam, jaki to jest rarytasik. Bo jest, ale może zacznę od tej pierwszej części, zajrzymy i po prostu poznacie tu. To jest mała dziewczynka, jedynaczka, mieszkająca na wsi, w takich sielskich okolicznościach, powiedziałabym. Z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem. Za płotem ma przyjaciela, który jest jej rówieśnikiem i razem lubią się bawić. I to jest taka postać w czerwonym berecie, która ma przeogromną wyobraźnię, jest odrobinę filozoficzna, jej przygody są ciepłe i spokojne i ja to pisałam wcześniej w recenzji, przypominają mi troszeczkę dzieci z Bullerbyn, zwłaszcza ta pierwsza część, gdzie jest mnóstwo takich, no właśnie takiego poznawania codzienności, ale dobra, o tym zaraz. Chciałam Wam jeszcze dwa słowa powiedzieć o tej bohaterce, jej takim charakterystycznym tutaj właśnie elementem jest ten czerwony beret z białym pomponem. Jakiś czas temu prababcia ten beret znalazła gdzieś tam na strychu. Tutu stwierdziła, że bardzo jej się podoba ten paryski, jak to babcia określiła, beret i od tej pory nosi go praktycznie zawsze. Natomiast właśnie, co znaczy paryski? Dla Tutu, która nie zna tego słowa, oznacza tyle, że to jest czerwona czapeczka z białym pomponem. I zauważcie, że dla takiego dziecka z ogromną wyobraźnią nieznajomość słowa nie jest żadną przeszkodą. Oprócz tego ten pompon ma tutaj też znaczenie, dlatego że jak coś jest taką białą kulką, to może to być kulka śniegu, to może to być wata, może to być wata cukrowa, może to być kawałek chmurki, to może być wszystko, jak ma się wyobraźnię. No i właśnie tu ma wyobraźnię i obie te książki to są tak naprawdę takie właśnie historie o spokojnym dzieciństwie. O takim, gdzie dosłownie wszystko może być zabawą. Wiatr, oglądanie źdźbła trawy. Ja tak macham nimi, bo wiem, który jakby rozdział, w której jest części. To wszystko jest powodem do prowadzenia ważnych rozmów, poznawania takich drobiazgów, no bo źdźbło trawy, no kto nie widział motyla? Na pewno widzieliśmy go wiele razy, ale jakby z bliska to zupełnie co innego. I o tym właśnie są te historie, o tym, że dziecko zaczyna poznawać i doświadczać, ale oprócz tego, że to jest takie trochę filozoficzne dziecko, takie bardzo ciekawskie, takie uważne, kochające przyrodę, to wszystko, co tutaj się dzieje, jest otoczone przyrodą. Oprócz tego tu ma obok siebie wspaniałego dziadka i on jest jedną z ważniejszych postaci w tej książce. Jest tak samo ważnym bohaterem, jak właśnie nasza tu. O, tutaj na przykład sobie siedzą pod drzewem i rozmawiają. I już Wam mówię, dlaczego on jest taki ważny. To jest postać, która oczywiście ma swoje lata, ale jest też w środku dzieckiem. On rozumie, jak się rozmawia z dziećmi i bardzo często tak jest, że tu zadaje mu jakieś pytanie i to pytanie jest przedziwne i można by na nie odpowiedzieć tak po prostu naukowo. Na przykładzie, wiecie, którego rozdziału Wam powiem? O takim momencie, w którym tu przygarnęła żuka gnojownika i pomyślała sobie i powiedziała zresztą o tym dziadkowi, no że to jest teraz moje nowe zwierzątko, ja się nim będę opiekować, to jest dla niego dobre, że ja będę teraz jego właścicielką i dziadek mógłby powiedzieć, no nie, to nie jest zabawka, nie powinnaś tego robić, niech sobie to stworzenie żyje na wolności. Ale dziadek zaczyna po prostu rozmawiać z tu i zadawać jej pytania.
które doprowadzają ostatecznie do wniosku samą dziewczynkę, ona sama na to wpadła, że nie, że jednak żuk faktycznie będzie szczęśliwszy, jak będzie sobie mógł tuptać po łące i żyć na wolności. I cała ta książka właśnie tak wygląda, że dzieci doświadczają, że mają jakieś naprawdę dziwne pomysły, że czasem się kłócą. Tutaj była też taka akcja, że dzieci z miłości, ich zdaniem, przywiązały kotu kamień do nogi i nie przerażajcie się, bo tutaj nie chodzi o to, żeby była wielka frajda z cierpienia zwierzęcia, tylko właśnie, no jakby to są pokazane prawdziwe dzieci. Czasami tak się zdarza, że dzieci wpadną na jakiś niezbyt mądry pomysł, oni tutaj się też pobili, ale ostatecznie mają wokół siebie mądrych dorosłych, którzy są od tego, żeby pomóc wyciągać wnioski i tutaj te historie są świetnie poprowadzone, chociaż nie oczekujcie cukierkowych opowieści i nie oczekujcie tego, że będą tutaj jakieś wybuchy, jakieś takie wielkie akcje, bo no właśnie, to jest właśnie w tych książkach takie niesamowite, że z jednej strony poruszają bardzo ważne tematy, ale z drugiej strony one robią to w taki bardzo spokojny sposób. Na zasadzie trochę mi to się kojarzy z literaturą skandynawską, gdzie nie ma idealnych dzieci, natomiast jest mnóstwo rzeczy do przemyślenia. I dobra, teraz druga część. A w ogóle nie powiedziałam Wam, więc skorzystam z okazji i powiem w tym momencie. W jednej i w drugiej książce jest tutaj na początku taka mapka, co z kolei kojarzy mi się z Kubusiem Puchatkiem i z Tumilowym Lasem. I tutaj mamy rozrysowane wszystkie ważne dla Tutu miejsca i możemy poznać, jak wygląda, no jak wyglądają jej właśnie takie okolice i bliskie miejsca, a tutaj dzieci... Tu jesteś psotna. A tutaj dzieci z tyłu mają z kolei miejsce na narysowanie własnej mapki. Czyli warto wyjść przed dom, zrobić kilka kroków dookoła i rozejrzeć się i też stworzyć takie magiczne miejsce. W tej książce już jest trochę więcej takich jesiennych klimatów, chociaż one nie są jakby tak sprecyzowane na jakąś porę roku. I dokładnie tak jak było w poprzedniej części, tutaj jest tak samo, w sensie nie zmienia się dom, nie zmienia się sielski klimat, przyjaciel też się nie zmienia, Bato jest jej sąsiadem, chłopcem, z którym ona bardzo się lubi bawić i dziadek również się nie zmienia, również prowadzą te swoje długie rozmowy i zobaczcie, tutaj na przykład jest taki rozdział o wietrze, który jest rewelacyjny, dlatego że pokazuje, w ogóle Tutu próbuje tak dociekać, skąd się ten wiatr bierze i jak się człowiek czuje na wietrze i dziadek jej mówi, żeby stanęła przodem, żeby stanęła bokiem, żeby stanęła tyłem, co ten wiatr robi. Dochodzą wspólnie do wniosku, że wiatr niesie zawsze jakieś zmiany. Tutaj jak widzicie bawią się w latanie, bo można się bawić w latanie, jak ma się wyobraźnię. I też wiatr niekoniecznie jest do tego potrzebny. Tu jest też taka fajna ilustracja i początek w ogóle książki, gdzie leżą sobie wszyscy pod drzewem na trawie i obserwują chmury, z tym, że w ogóle nie widzą tych chmur, w sensie tak dosłownie nie widzą nieba, bo im tutaj gałęzie zasłaniają, ale od czego wyobraźnia? Można oglądać chmury, w ogóle nie widząc ich. Wiecie, o co chodzi. Można zgadywać kształty, można się bawić cieniami rzucanymi przez gałęzie. I tak to tutaj właśnie się toczy. I tutaj jest mnóstwo o doświadczaniu. Dzieci mają prawo do tego, żeby badać coś na własną rękę. Powiem Wam jeden rozdział, który bardzo mnie rozśmieszył i rozczulił jednocześnie, bo tutaj mamy taki moment, kiedy Tututu miała zły dzień i coś tam się niefajnego wydarzyło i ona chciałaby o tym zapomnieć. I przychodzi do niej Bato i ona mu opowiada, że właśnie miałam zły dzień i chciałabym o tym zapomnieć. I on mówi, słuchaj, ja znam świetny sposób na to, żebyś o czymś się zapomniała. Trzeba to zapisać na karteczce, wgapiać się w to, wgapiać i zapamiętywać po to, żeby później łatwiej zapomnieć, czyli jakby zapamiętać sobie rzeczy, o których masz nie pamiętać. Ja wiem, że z dorosłego punktu widzenia brzmi to zabawnie i może nawet absurdalnie, ale z punktu widzenia dzieci to mogła być metoda. I oni właśnie tak zrobili, że zapisali tutaj na karteczce te rzeczy, o których chciałoby się zapomnieć i po tym wgapianiu się i zapamiętywaniu doszli jednak do wniosku, że to nie jest dobra metoda na zapominanie. I mimo tego, że z naszego dorosłego punktu widzenia to może być, to oni wyprawiają. Z dziecięcego punktu widzenia
to jest właśnie doświadczanie. I tak wyglądają te książki i tak się je czyta. A jeszcze Wam pokażę, bo one są też wydawane i pisałam o tym w pierwszej recenzji, bardzo Was zachęcam do zerknięcia, opisałam ze szczegółami. One są wydawane w takiej ogromnej dbałości o środowisko i papier ekologiczny, i samo wykonanie, no to jest po prostu majstersztyk moim zdaniem. Rzadko spotykam książki tak dopracowane, ogólnie mówiąc technicznie. Dostałam jeszcze naklejki, więc mam nadzieję, że do książek, które będą do Was przychodzić, również będą naklejki. A powiem Wam, że one też przychodzą w takich płóciennych woreczkach. Więc już w ogóle wiecie, taka niespodzianka, taka frajda z otwierania, wyciągania i zaglądania. No doświadczanie, po prostu. To nie jest tylko czytanie, ale myślę, że tutaj chodzi też o całą taką celebrację. Super pomysł.